15 października jest to Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. My jako powiat włączyliśmy się do obchodów tego dnia. Przez cały dzień w powiecie wiele takich różnych wydarzeń. O 12 chociażby brałem udział, gdzie rozwieszaliśmy różową wstążkę na rynku w Dzierżoniowie. A dzisiaj o godzinie 19 biegniemy taką oświetloną kolumną z Bielawy do Dzierżoniowa. Chcemy głośno mówić, że z nowotworem można wygrać, że z nowotworem warto walczyć, że warto być aktywnym, bo wtedy ten nowotwór ucieka od nas i można naprawdę łagodniej te wszystkie jego stadium przejść. Chcemy też mówić, że warto się badać, że profilaktyka jest w tym temacie bardzo ważna. Jesteśmy tutaj faceci, jesteśmy dla kobiet, jest to element badania kobiet, ale my po to jesteśmy z nimi, żeby je wspierać i mam nadzieję, że dzisiaj dużo osób z nami pobiegnie tą oświetloną kolumną z Bielawy do Dzierżoniowa i będziemy głośno mówić: kobiety, badajcie się. Dzisiaj podejmujemy wyzwanie wspólnie. Kobiety, młode dziewczyny, mężczyźni, młodzi panowie, dzieci. Dzisiaj wszyscy chcemy pokonać raka i tak jak napisałam na swojej przepasce, wielkie sprzątanie, nie tylko po-covidowe, wielkie sprzątanie naszego zdrowia. Zadbajmy o siebie, no i zróbmy sobie taki przegląd raz na rok, tak jak robimy przegląd samochodów. Przed chwilą o tym mówiłam. Zdecydowałyśmy się, ponieważ siostra walczyła z rakiem i tak ją wspieram. Ważne jest to wsparcie? Bardzo ważne. Ważne jest badanie, ważne jest wsparcie. Czy to, jak pani wspominała, że siostra zachorowała, wpłynęło też na to, że same zaczęłyście bardziej o siebie dbać i zwracać uwagę na to, co się dzieje z piersiami? Oczywiście. Badamy się regularnie, mówimy koleżankom, żeby się badały. Jak pani obserwuje, czy faktycznie kobiety badają się, czy to następuje dopiero w tym momencie, kiedy u kogoś coś się zdarzy? Bardziej jak u kogoś. Jak zobaczą, że ktoś bliski ma właśnie, przebywa tą chorobę i wtedy jest taki boom, że trzeba się zbadać, trzeba o siebie zadbać. Siostra wygrała z rakiem? Oczywiście. Dlatego tu jestem. Medycyna ma coraz lepsze rozwiązania i nasze tutaj koleżanki Amazonki są najlepszym przykładem, że one znajdują taką siłę, znajdują rozwiązania w medycynie i pokonują tego raka, tak? Więc nie ma dzisiaj takiej sytuacji, że jest problem i nie można go rozwiązać, tylko trzeba przełamać siebie i trzeba chcieć. Po raz kolejny jesteśmy organizatorem jako powiat dzierżoniowski i mam nadzieję, że co roku będziemy wspólnie z Amazonkami, bo Stowarzyszenie Amazonek, które działa na terenie powiatu, jest to stowarzyszenie bardzo ważne. Wspiera kobiety w tym czasie, gdzie one przychodzą ciężkie chwile. My możemy zrobić to, co robimy dzisiaj. Pokazać, że jesteśmy z nimi, że chcemy wspierać. No i chyba na tym to wszystko polega. To jest rewelacja, bo tutaj się tak naprawdę zgromadzili różni ludzie, różne osoby. Byliśmy dzisiaj na rynku dzierżoniowskim, teraz jesteśmy w Bielawie. To też fajnie, jak łączymy siły wspólnie i demonstrujemy fakt walki w ogóle z naszymi słabościami, tak? Bo dojechać tutaj o tej porze nie było łatwo. Wiatr wiał nam prosto w twarz, ale daliśmy radę. I tym manifestem chcemy wspierać właśnie kobiety, mężczyzn, którzy walczą z różnymi chorobami, a rak jest chyba największym cywilizacyjnym problemem. Nie ma jej. 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 N